Czego mogą nas nauczyć święte kobiety? Dużo w tych naszych spotkaniach podpowiedzi. Mam nadzieję, że masz takie doświadczenie, jeśli słuchałaś wcześniejszych odcinków że one nas inspirują, że one nam towarzyszą, ale też podpowiadają że to, co mówią, ale też to, jak żyły też nas może czegoś nauczyć dzisiaj. I wiele tych wskazówek, wiele tych treści dotyka tematu naszej wiary, naszej relacji z Bogiem, naszej modlitwy. Dużo takich treści już nawet było w poprzednich odcinkach. A dzisiaj chciałabym Cię zaprosić do rozważenia takich wskazówek, które są bardzo praktyczne, bardzo codzienne. Myślę, że to się po prostu nie wyklucza, co będę zaraz rozwijać, ale rzeczywiście święte kobiety, które żyły tutaj w naszej też codzienności, miały Podobne codzienne dylematy, bardzo uniwersalne i dzisiaj chciałabym pokazać Ci jedną z naszych ukochanych świętych, formalnie błogosławionych, ukochanych w projekcie Ubogacona, ponieważ ona ma szczególne miejsce. A mowa o błogosławionej Marcelinie Darowskiej. Nawet mogę pokazać błogosławiona Marcelina Darowska w takiej wersji właśnie ubogaconej. W wersji ubogaconej. O, jest. Była siostrą zakonną, ma habit, więc to się od razu tutaj rzuca w oczy, ale to może być taka zmyłka, bo Marcelina była nie tylko siostrą zakonną, no wiadomo, nikt się nie rodzi siostrą zakonną, ale Marcelina była też żoną, była mamą, była babcią, była wdową, więc miała bardzo wiele różnych doświadczeń w swoim życiu, co daje jej niesamowicie głębokie spojrzenie, takie też bardzo praktyczne. Jest kobietą, która nas uczy. Od tej duchowej strony bardzo wiele, i od praktycznej. Tak jak powiedziałam, ma szczególne miejsce w projekcie Ubogacona, ponieważ pojawia się w nim, pojawia się tutaj, od początku. Czyli pierwszy kalendarz kobiety, który stworzyłam na 2014 rok, już zawierał jej myśli, już tam się Marcelina pojawiała i właściwie w wielu miejscach ona po prostu jest. Też miejsce, które jest z nią mocno związane, Szymanów, to jest takie miejsce, gdzie ubogacone też często się spotykają. I nawet, e, tak jak nagrywam ten odcinek w marcu, to w kwietniu będziemy mieć kolejną okazję, żeby się tam spotkać. Także wiele takich elementów e, wpływa na to, że Marcelina jest kobietą, która nam towarzyszy, która nas uczy, która też jest jakoś wyróżniona, bo mamy sporo propozycji związanych z Marceliną, o których też chciałam Ci powiedzieć. E, I z takich nowości, to tutaj już pokazuję, mamy takie pudełeczko do naszych kaw ze świętymi, w które możesz włożyć różne rzeczy, no bo pudełeczko może być a nie wiem, na różaniec, na, na jakieś drobiazgi, takie, które są nam potrzebne, podręczne, ale stworzyłyśmy je z myślą o tym, żeby pomagały nam formować serce. I dlatego ma taki wymiar, do którego można wrzucić karteczki które pojawiają się w Ubogaconej. W tej chwili mamy dwie, dwie propozycje. Pierwsza z nich to są właśnie karteczki ze świętymi, które mogą nam towarzyszyć w modlitwie, czy po prostu jako przypomnienie, kiedy modlimy się, kiedy chcemy pamiętać, na przykład o Marcelinie, ale też są inne święte, bo jest Edyta Stein, jest Teresa od dzieciątka Jezus, Urszula Leduchowska, jest ich 12. 12 tych świętych, które są też w naszym programie Ubogacona na Drodze do Świętości, ale też jest zestaw czystych kart, które mogą posłużyć do zapisania. Myśli, które chcemy zachować na dłużej. Zapisać można i też sobie tutaj włożyć, też może gdzieś jakoś wyróżnić, zebrać je, na przykład w myśli skaf, te które tutaj są. Także taka pomoc powstała, a prototypem był mój zestaw, bardzo taki duży. Zestaw ze świętymi, który, który otrzymałam od Moniki. W 2019 roku, pewnie w 18 właściwie. W 18, ale na 2019, kiedy to cały rok był ze świętymi. Także takie duże pudełko to nie jest, ale bardzo dużo można w nie zmieścić. Marcelina żyła w XIX i XX wieku, zmarła w 1911 roku. Żyła w czasach zaborów to taki mały kontekst też tutaj zarysujmy, żebyśmy wiedziały o kim mowa, jeżeli jeszcze nie poznałaś Marceliny, a jeśli chcesz ją poznać głębiej i lepiej to na blogu mamy też cały artykuł dotyczący jej życia, i oprócz tego mamy też propozycje takie jak myślnik, notes do kawy ze świętymi, który powstał też w duchu, w duchu tych naszych spotkań tutaj, żeby móc się zatrzymać, tu konkretnie, właśnie z Marceliną, w pięciu takich spotkaniach, przy pięciu tematach, pięciu myślach, które Marcelina nam zostawiła. Oprócz tego, ostatnio był też webinar z Marceliną dotyczący geniuszu kobiety. I misji Kobiety w Świecie. Dłodziłam razem z siostrą Marią Donatą, siostrą, która też jest bardzo związana z, nas z naszym projektem, z Obogaconą, bo od lat też posługuje tutaj, też wielokrotnie. Coś, coś nagrywa z nami, albo głosi konferencję, czy jakoś nam towarzyszy, więc siostra no, też jest ze zgromadzenia sióstr niepokalanek, założonego właśnie przez Marcelinę. Czyli Marcelina miała bardzo ciekawe życie, bo była, tak jak powiedziałam, mamą, żoną wcześniej, później założyła zgromadzenie i całe to doświadczenie, które miała, związane też z, właśnie z czasami, w jakich żyła, z jej pragnieniami, z jej potrzebą, jaką widziała, z potrzebą formacji kobiet. Wychowywania kobiet, co nie było takie bardzo oczywiste w jej czasach. No i to właśnie kontekst, który warto znać. I ona stworzyła szkoły, ale też prowadziła rekolekcje. Zapraszała na te rekolekcje kobiety w różnych stanach, nie tylko siostry, które przychodziły do niej, żeby razem z nią budować to dzieło, ale też kobiety, które formowały się, uczyły, wychowywały, żeby potem tam zakładać rodzinę i służyć swoim dzieciom czy w swoich środowiskach. Także kobieta, która wierzyła w geniusz kobiety, no i była, była genialną kobietą, od której możemy się wiele nauczyć. A ja dzisiaj wybrałam myśl Marceliny, spośród cennych, wielu jej myśli. Tu mam wydane, wydanie właśnie rekolekcji Marceliny, cztery pogadanki, w których jest ogrom treści. Też o tych treściach rozmawiałyśmy na naszym webinarze ostatnio. Ten webinar jest dostępny dla wszystkich wspierających Fundację Ubogacona w ramach Patronita, ale też dla osób, które przerabiają program z Marceliną, bo mamy jeszcze osobny program, oprócz notatnika jest jeszcze program. Także tego jest dużo, na koniec to może wyszczególnie, ale my przejdźmy do tej myśli, którą chciałam dzisiaj omówić. I tak jak zaczęłam, to jest myśl spośród wielu cennych myśli, które dotykają serca, które mówią bardzo mocno o właśnie kobiecości, o powołaniu kobiety. Ale też o relacji z Bogiem. A tutaj jest taka wskazówka bardzo praktyczna. I dlatego chciałam trochę pokazać yy, dzisiaj święte od innej strony, pokazać je jako kobiety, które, które znają życie, które też pracują nad sobą i które też potrzebują takich praktycznych wskazówek. Myślę, że ona się przyda jednej z nas dzisiaj. Dla mnie jest bardzo cennym przypomnieniem. Dobrze jest, drogie moje, czasu nie marnować. Spokojnie każdą zużytkować chwilę. Dobra, zatrzymam się już. Drogie moje, droga moja, my, drogie dziewczyny, kobiety, taka prawda, którą myślę, nie trzeba jakoś mocno rozwijać, pewnie, ale warto sobie o niej przypomnieć, żeby nie marnować chwili. I nie wiem, jak u ciebie, ale ja mam takie pragnienie, i czasem, jak się złapię na tym, że jakąś chwilę marnuję, czy dłuższe chwile, to czuję pewien żal. I sobie myślę, ile dobrych rzeczy mogłabym zrobić. Czasem myślę też o swojej przeszłości. Ile czasu zmarnowałam na coś, co nie przyniosło tak naprawdę jakichś owoców, nawet nie było czasem odpoczynku, relaksu, ale było jakąś taką próżną rozrywką, czy pewnym no, po prostu zmarnowaniem chwili. Na przykład oglądanie iluś tam seriali. Także takie rzeczy są, są pewną prawdą też o moim życiu. I myślę, że o życiu wielu z nas, że mamy chwilę, kiedy marnujemy czas, kiedy zasiedzimy się w telefonie, czy po prostu ta chwila nam gdzieś ucieka przez palce. Więc Marcelina staje przed takim faktem, że dobrze jest nie marnować czasu, ale spokojnie każdą zużytkować chwilę. To też mnie tutaj zatrzymuje, że ona mówi spokojnie zużytkować chwilę. Posłuchajmy, co dalej? Ale gonienie gorączkowe w ciągłym pośpiechu więcej szkody niż pożytku przyniesie, rozstroi, przejdzie w niedokładność, zmęczy. A w końcu zniechęci. Tak sobie wyobrażam ten, ten obraz, kiedy chcemy każdą chwilę dobrze spożytkować, kiedy chcemy być takie aktywne, kiedy chcemy, żeby ta chwila była wypełniona dobrem i robimy to tak gorączkowo, jak mówi Marcelina, w pośpiechu, w jakiejś takiej nadaktywności, że to nie o to jej chodzi. Nie chodzi o to, żeby każdą chwilę tak wypchać czymś, tak. Wypełnić, żeby ona nie miała żadnej dziury, żadnego braku, bo myślę, że to dwie rzeczy też są, prawda? I z jednej strony marnowanie chwili, takie, w której jakby nic nie robię, siedzę i nic nie robię, a to może być odpoczynek, to może być modlitwa, to może być sen, to może być zamyślenie albo właśnie takie trochę odpłynięcie myśli, żeby, żeby się zatrzymać, tak, żeby się troszkę zrelaksować, właśnie. Ale to może być też taka chwila, którą chcę zapełnić ym, czymkolwiek, żeby, żeby robić, robić, robić i właśnie nie ma chwili zatrzymania. To można różnie pewnie rozumieć. I Marcelina za, mówi tak: Zawsze we wszystkim powinien być umiar, a będzie spokój i swoboda, a praca zaowocuje. Wyznaję, że nie lubię dla siebie bezczynności, zawsze zajęta jestem. Ale potrzebuję myślą zebrać w całość wszystko, co uczyniłam i przed sobą postawić. Dobra, to zatrzymam się jeszcze chwilę przed tym wcześniejszym zdaniem. Marcelina pokazuje taką swoją cechę, że ona lubi działać, że zapełnia te chwile, że jest aktywna i może sama do siebie mówi, że ten umiar jest potrzebny, też yy, widząc to w swoim życiu, żeby był spokój, swoboda i owoce. Zawsze jestem zajęta, ale potrzebuję myśleć, zebrać w całość wszystko, co uczyniłam przed sobą postawić. Czyli potrzebuje się troszkę tak zorganizować, byśmy powiedziały. Tak y, uporządkować. Uporządkować to działanie, żeby to moje działanie, którym chciałabym wypełnić każdą chwilę, żeby nie była zmarnowana, żeby ono miało sens, żeby ono nie było byle jakie, żeby ono nie było y, też marnowaniem energii. Myślę sobie, że wiele takich działań w naszym y, życiu może być takim marnowaniem energii. I dlatego... Tym bardziej warto, żeby to działanie było jakoś uporządkowane i przemyślane, żeby to nie było działanie dla działania. Ze wszystkiego zdać sobie sprawę, zastanowić się przez chwilę dłuższą lub krótszą, osądzić. Czyli to jest taki cel Marceliny, taki plan, żeby to co robię było uporządkowane, żeby sobie to jakoś zaraz powie, też rozpisać na przykład, żeby sobie o tym też pomyśleć, żeby to miało sens. Myślę, że w wielu przestrzeniach życia jest tak, że to zatrzymanie jest trudne, bo zabiera czas. Bo jest też pewnym wysiłkiem. I ja myślę o takim też prostym przykładzie, jakim jest planowanie posiłków. I ten dylemat, że co dzisiaj na obiad, albo co, co, co mam w lodówce, czy da się coś zrobić z tego, albo właśnie co zrobić. I. Ja przerabiałam różne scenariusze w swoim też życiu i takiego gorączkowego szukania na ostatnią chwilę, co zrobić, tak? bo tutaj jestem głodna, albo dzieci są głodne i, i nie mam planu, więc teraz coś muszę wymyślić, zadziałać na ten problem. Ale mam też doświadczenie planowania posiłków, planowania zakupów, i to jest coś, co wymaga czasu, wymaga energii i nie zawsze mi się chce. Ale też potem przynosi owoce. Przynosi owoce takie bardzo konkretne, że nie ma, nie ma potem tego rozbiegania, nie ma tego problemu, bo wiem, co jest na obiad, bo już coś jest zaplanowane, przygotowane. A w ogóle najlepiej, jak jest obiad z poprzedniego dnia. To jest mój ulubiony scenariusz, ale on też często musi być zaplanowany, żeby coś zostało, żeby zrobić więcej tej zupy na dzisiaj, to będzie jeszcze na jutro. My często nie planujemy, nie zatrzymujemy się. Bo nie widzimy też tego owocu i tego, że to planowanie, które zabiera czas i energię, też pomoże nam później i będzie oszczędnością. Czyli jak teraz włożę więcej wysiłku, to zaoszczędzę. Co więcej, jak już nawet z tym jedzeniem, jeśli mam zaplanowane pewne jedwuspisy, pewne dania, to każde kolejne planowanie może być szybsze, bo mam bazę dań i sobie wybieram z nich. Mogę zawsze coś nowego zrobić, ale jest jakiś wybór. To taka moja jeszcze tutaj refleksja o tym, że przekłada się to na wiele rzeczy. I może być jakaś konkretna dziedzina w naszym życiu, gdzie, gdzie warto się zatrzymać przed tym gorączkowym gonieniem i działaniem. Najmilsze moje, mówi dalej Marcelina. Rozłóżcie sobie w myśli zajęcia, jakie Wam obowiązkiem, aby wszystko porządek swój miało. Postawcie na pierwszym miejscu pilniejsze, ważniejsze, potem mniej ważne, aby nic pominiętym nie było. I polećcie aniołowi, stróżowi waszemu, by wam w dokonaniu wszystkiego dopomógł, a w stosownej chwili obejmiecie nie tylko szczegóły, czy od celu nie odbiegły, lecz i całość czynów waszych, aby osądzić, czy doń doprowadza, aby dopełnić lub sprostować. Marcelina mówi o rozłożeniu sobie tego w myśli, i myślę, że to jest dobry pomysł. Ja jeszcze zachęcam, żeby zapisać, też jest dla mnie pomocą, bo. No czasem tych zajęć jest tak dużo, że, że już tego nie zapamiętam. Albo jak już zapiszę, to lepiej to widzę. Więc myślę, że Marcelina też mogłaby się z tym zgodzić, że, że możemy to zapisać. Zapisać, żeby był porządek, zapisać obowiązki. I zobaczmy, ona mówi o tych sprawach pilnych, ważnych, mniej ważnych. To, co dzisiaj też bardzo często stosujemy w organizacji, w, w zarządzaniu właśnie swoim czasem, zarządzaniu sobą w czasie, jak niektórzy powiedzą, czyli z taką świadomością, że pewne zadania są, są konieczne do zrobienia tu i teraz, pewne zadania mogę przesunąć. I teraz, jeśli zrobię to w odpowiednim porządku, to to się zmieści, bo jeśli zacznę robić to, co jest mniej ważne, to jest. Klasyczny przykład, kiedy mamy coś ważnego do zrobienia, zbliża się egzamin, studenci czy uczniowie często doświadczają tej sytuacji, że kiedy trzeba to zrobić, to wtedy inne ważne może sprawy nam się wysuwają na, na pierwszy plan, ale nie są tak pilne, czyli np. posprzątanie. Bo sprzątanie też może być bardzo pomocne w nauce, może być też takim przerwnikiem i, yy, i może przynieść dobry efekt też pomoże nam zorganizować przestrzeń wokół, żeby nam się lepiej pracowało, ale jeśli zaczynamy sprzątać, nie wiem, szafkę z, na ubrania, kiedy, kiedy mamy egzamin i jeszcze dużo materiału do opanowania i wkrada się jakiś nieporządek, no to czujemy, że że to jest jakaś ucieczka od, od problemu czy od zadania. Więc Marcelina mówi jasno: są zadania, które są ważne, które są pilne, i my musimy osądzić, musimy stwierdzić, musimy zobaczyć, co jest ważniejsze, żeby sobie to uporządkować. I myślę, że czasami to będzie bardzo oczywiste, co jest ważne i pilne, tak jak na przykład w opiece nad dzieckiem, zmienienie pieluchy czy nakarmienie dziecka. No to, to nie może być w planie gdzieś dalej, jeśli jest to dana potrzeba. Ale są takie rzeczy, które, które musimy po prostu rozsądzić, jak je ułożyć. I mi doświadczenie podpowiada, że, że właśnie doświadczenie nas tego uczy. Trochę masło myślane, ale chodzi o to, że, że czasem druga osoba nam nie jest w stanie tego powiedzieć do końca, bo nie zna naszego, um, naszych zadań wszystkich, wagi tych zadań, które są bardzo oczywiste, tak? i inaczej będziemy i można podpowiedzieć drugiej osobie, ale. Ale myślę, że doświadczenie też nas będzie uczyło, czyli nasza, nasze próbowanie, nasze, nasza praca nad taką organizacją, nasza praca nad takim zarządzeniem tymi zadaniami, będzie pomagała nam nimi coraz lepiej zarządzać. Co więcej, te zadania najpewniej się będą zmieniać w naszym życiu. Będzie się zmieniać też nasza, nie wiem, nasza siła, nasze możliwości. Może teraz pewne zadania możemy wykonać wieczorem, teraz, w jakimś tam momencie życia, wieczorem. A za jakiś czas będzie to już niemożliwe, bo będziemy bardzo zmęczone wieczorem albo odwrotnie. Więc to też się może zmieniać. Więc myślę, że w tej organizacji w takim zarządzaniu zadaniami swoimi wymagana jest, potrzebna jest. Potrzebna jest taka nasza czujność, nasza stała praca. W miarę stała, tak. Nie chodzi o to, żeby robić to codziennie każdego dnia i sprawdzać, czy coś się zmieniło, ale jednak. Taka, takie nadążanie też nad zmianą, żeby, żeby nie przeoczyć, że coś jest teraz ważniejsze albo pilniejsze. Piękne jest to, co Marcelina tutaj dodaje o tym aniele, żeby ten anioł stróż był tutaj włączony w nasze zorganizowanie zadań, ale też w naszą pracę, żeby on nam w, te, w dokonaniu tego wszystkiego dopomógł, żebyśmy widziały szczegóły, ale też cel dalszy. I tak sobie wyobrażam, że kiedy widzimy. Pewne szczegółowe zadanie, pewną, pewną rzecz do zrobienia, może nie najbardziej ulubioną, trudną, męczącą, której nie chce się zrobić, ale widzimy też szerzej kontekst, dlaczego coś robimy. To nam będzie pomagało też działać, działać z miłością, działać z misją, działać z sercem po prostu. I żeby nie stracić tego celu z oczu, więc mamy takiego cichego towarzysza, który może nam w tym pomóc. Marcelina mówi, żebyśmy angażowały naszego anioła stróża. Ja myślę, że do tej naszej codzienności związanej z obowiązkami, z pracą, nawet z uporządkowaniem tej pracy, o czym teraz mówiłam, ale też potem z wykonaniem. Możemy zaangażować też, też jeszcze inne inne osoby, na przykład święte, czy błogosławione, bo one znają życie. One wiedzą, co jest ważne i wiedzą, że te rzeczy takie pozornie mniej ważne, mniej spektakularne albo mniej pilne też są ważne i też mają swoje miejsce, ale też trud tej codzienności, a czasami wybierania tego, co mam teraz zrobić, bo ja wiem, że wszystkiego nie zrobię, po prostu. I to jest taka prawda, przed którą też trzeba stanąć w pewnym momencie i odpuścić pewne rzeczy, ale które. I to może być tutaj pole też do, do zatrzymania, do przemyślenia, co jest ważne, do zaproszenia Anioła, ale może też jakiejś świętej, która jest nam bliska. Słyszałam też takie piękne historie o szczególnych relacjach ze świętymi, na przykład z, ze Świętą Martą, która jest taką panią domu, dobrą panią domu. I kiedy jedna osoba mi to opowiadała, że kiedy robi nowe ciasto, to zaprasza właśnie Świętą Martę do, do kuchni i prosi o pomoc. Ale to może być też inna święta, i, czy błogosławiona, która, która jest nam bliska, która jakoś w tej naszej codzienności może nam pomagać. Zachęcam Cię, żeby o tym pomyśleć, a może nawet w kontekście samej organizacji, takiego przemyślenia rzeczy. Możemy poprosić o wsparcie święta, na przykład błogosławioną Marcelinę. To tylko jedna z wielu bardzo ważnych i pięknych, inspirujących i bardzo głębokich myśli Marceliny, które możesz odkrywać. W ramach Ubogaconej, tak jak już wspominałam, jest wiele propozycji, gdzie Marcelina się pojawia. Pierwszą z nich jest program o Marcelinie. Program siedmiotygodniowy, który stworzyłam razem z siostrą Matyldą, też niepokalanką, i to jest program, w którym rozważamy w każdym tygodniu jedną myśl. Omawiamy ją, do tego jest Karta Pracy to jest program w całości w formie online, który pomaga nam zatrzymać się i poznać takie fundamenty myślenia Marceliny, które też w jakiś sposób wybrałyśmy w naszym kluczu, przegląd pewnych tematów, które się u niej pojawiają, głównie na bazie tych pogadanek rekolekcyjnych, ale nie tylko. Druga propozycja to myślnik, ten notes, notesik taki, w którym mamy pięć myśli Marceliny i pytania do tego, które pomogą nam te myśli rozważyć. Dodatkowo są też takie, takie tutaj elementy, jak miejsce na modlitwę, na zapisanie modlitwy, czy na postanowienie albo mo intencję modlitewną. Jeśli szukasz czegoś, co będzie kontynuacją, czy takim rozszerzeniem tych naszych spotkań przy kawie, to ten notes może być takim dobrym też wsparciem. W dzisiejszym temacie o organizacji, tak troszeczkę organizacji, zarządzaniu zadaniami i takim spojrzeniu na swoją codzienność, też pomocą może być formatnik. To jest coś, co powiedziałabym, jest dobrym narzędziem do tego komentarza, który Marcelina nam dzisiaj daje, czyli tego, żeby się zatrzymać i zobaczyć swoje zadania. Formatnik to jest notes kwartalny. On obecnie jest w dwóch wersjach. To jest o darze codzienności, i tam Marcelina też się pojawia, tu nawet ją znalazłam, wyszczególniłam myśl Marceliny o tym, żeby zostawić owoce pracy Bogu. One do nas nie należą. Ty ze swojej strony rób, co możesz. Też bardzo ładna myśl. Także formatnik w takiej wersji i w wersji, w wersji o takiej ze Słowem Bożym. Więcej inspiracji do czytania słowa, ale formatnik to coś więcej niż tylko notes do organizacji. Codzienności do zarządzania swoimi zadaniami, ponieważ jest to miejsce też na formację serca, miejsce na spotkanie ze Słowem, na notowanie tego słowa, na pisanie swoich modlitw, ale też spojrzenie szerzej na, na swoją codzienność w perspektywie dnia, ale też tygodnia czy miesiąca, a nawet kwartału. To jest to takie rozszerzanie perspektywy. Myślę, że Marcelinie też by się spodobało. Ciekawe, czy by skorzystała z formatnika. Jestem bardzo ciekawa, może kiedyś się dowiem. Z Marceliną będziemy się także widziały w kwietniu na naszym spotkaniu Ja w jego oczach 20 i 21 kwietnia w Szymanowie. I już ostatnia, też taka bardzo ważna informacja, to jest możliwość wsparcia fundacji przez serwis Patronite. Możesz od teraz wspierać fundację wybraną kwotą. To nie musi być duża kwota, to może być taka kwota na kawę, na tak, taką co miesięczną kawę, na przykład 10 zł czy 20 zł która będzie dla nas wsparciem. Chcemy tworzyć taką przestrzeń dla kobiet, w której będą mogły się rozwijać, w której będą mogły odkrywać swoje piękno, w której będą mogły też się spotykać i, i wymieniać swoim doświadczeniem. I temu służy wiele różnych y, inicjatyw, które podejmujemy jako fundacja. Jedną z nich są na przykład te filmy tutaj na YouTubie. Jest taki plan, marzenie, żeby tych filmów było jeszcze więcej i materiały, jak wiesz, darmowe, też dostępne szeroko, które, z których mogą korzystać kobiety w różnych miejscach na świecie, w każdym czasie. Więc to jest jedno z tych naszych dzieł. Ale też tworzymy materiały do pracy własnej, takie jak karty pracy. Teraz szykujemy na Wielki Tydzień takie karty. Też był cały program na Nowy Rok, z którego też skorzystało wiele kobiet. I zapraszamy na darmowe, otwarte webinary. Czy na spotkania dla kobiet w Warszawie, w Bytomiu, a teraz szykuje się też więcej miejsc. To wszystko wymaga dużego zaangażowania, wymaga wysiłku i wymaga też po prostu funduszy, więc jeśli miałabyś chęć też nas wesprzeć i możliwość, to bardzo zapraszam i bardzo za to dziękuję. Jeszcze krótka modlitwa, do której Cię serdecznie zapraszam. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Panie, dziękuję Ci za. Błogosławioną Marcelinę za jej życie, za jej dzieło, za, za to, co pokazała, co zostawiła też, to, to jej dzieło, które trwa, w którym głęboko wierzymy. Ty działasz cały czas. Prosimy Cię, prowadź nas w naszej drodze życia, w naszej drodze też pracy nad różnymi zadaniami, które mamy, tymi ważnymi, pilnymi. Tymi trudnymi i tymi, które, które nas cieszą. Prosimy Cię, byś nas w tym wspierał. Za wstępie Błogosławionej Marceliny prosimy też o taką łaskę, łaskę wybierania tego, co najważniejsze i takiej wierności Tobie. Amen.